Cześć, Miel z tej strony. Słuchajcie, ostatnio w paru postach, które napisało do mnie kilku widzów, pytaliście się o tym, co sądzę na temat przysławnej konferencji bliskowschodniej, która odbyła się jakiś czas temu, całkiem niedawno, w Warszawie. Trzeba pamiętać, trzeba wiedzieć o tym, że konferencja nie zakończyła się wyłącznie skandalem, jak chciałaby na przykład widzieć to opozycja. Co takiego, może najpierw porozmawiamy o tym, co takiego z tej konferencji generalnie wynikało. Przede wszystkim powiemy teraz o pozytywach. Jakie rzeczy pozytywne ta konferencja ze sobą przyniosła. Przede wszystkim można powiedzieć o jakimś, może na wyrost nazwanym, zbliżeniu arabsko-izraelskim. No, rzadko się widzi, nie przyzwyczailiśmy się jeszcze do tego, żeby czołowi politycy izraelscy siedzieli przy jednym stole z przywódcami państw arabskich, niekoniecznie przyjaznych Izraelowi. Bardzo zapadła tutaj w pamięć komentatorom taka sytuacja, w której na przykład Benjamin Netanyahu miał zamiar przemawiać na tej konferencji, spierdzielił mu się mikrofon i swojego sprzętu, nie myląc z tym sprzętem nieco innym, użyczył mu minister spraw zagranicznych Jemenu Khalid Alaymani. To jest taki być może symbol, ale symbol jeszcze do niedawna nie do pomyślenia, ze względu na to, że przede wszystkim jakikolwiek polityk arabski nie chciałby w takiej sytuacji być zobaczony, prawda? Oczywiście nie myślałby o wyborcach, bo tam trudno jest mówić w krajach arabskich o jakichś bardzo demokratycznych wyborach, czy o liczeniu się z opinią publiczną. No jednak to byłoby źle widziane wśród innych polityków, przywódców krajów arabskich. Tutaj nastąpiło, można powiedzieć, takie zbliżenie, tylko że zresztą mieliśmy mówić na razie o rzeczach pozytywnych. Za chwilę powiemy o tych negatywach. Co ustalono? Teoretycznie Stany Zjednoczone dogadały się oficjalnie z Unią Europejską, że Iran stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa świata, a szczególnie tamtego regionu bliskowschodniego. W sumie nie wiem, czy to jest tak bardzo pozytywna sprawa, bo konferencja ta przypomniała mi różne konferencje znane nam, Polakom, z historii. Konferencje w Jałcie, w Teheranie na przykład, w których rozmawiano o nas bez nas. Tutaj generalnie nie było żadnego przedstawiciela Iranu, jak również nie było przedstawicieli kilku krajów, między innymi Turcji, które Iranowi sprzyjają. Bardzo zaniepokoiło mnie to jedno zdanie, jakie tam wypowiedział, zdaje się, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, że nie będzie spokoju na Bliskim Wschodzie bez konfrontacji z Iranem. To jest de facto takie, można powiedzieć, delikatne, subtelne, w amerykańskim stylu wypowiedzenie wojny. Nie wszystkie rzeczy były negatywne. Kolejna sprawa, podjęto po raz 1583 pomysł stworzenia planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. Ogłosił to między innymi nasz szef MSZ-u, pan Czaputowicz, oraz właśnie przedstawiciel z USA, sekretarz stanu Mike Pompeo. Słuchajcie, oczywiście to są tylko słowa. Trzeba pamiętać, że tych planów pokojowych, które miały zaprowadzić wieczny pokój na Bliskim Wschodzie, było mnóstwo. No, pokoju tam nigdy nie będzie. Pokoju nie będzie tam do momentu, w którym będzie istniało tam państwo Izrael. Nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie, no chyba że Palestyńczycy dostaną swój własny kraj, a wszystkie okoliczne kraje, które otaczają Izrael, będą mlekiem i miodem płynące i ludzie raczej będą myśleli o zarabianiu hajsu niż o wysadzaniu się w powietrze w krajach niewiernych na przykład.
Określono na tej konferencji również konkretne kierunki działań, konkretne tematy, którymi będą się przywódcy, te państwa zrzeszone, które były na tej konferencji, będą się zajmować. Przede wszystkim walka z terroryzmem i jego nielegalnym finansowaniem. Bardzo ciekawe było to, że rozmawiali tam przedstawiciele krajów arabskich, które są znane z tego, że wspierają międzynarodowy terroryzm. I to było takie troszeczkę śmieszne, delikatnie. Ograniczanie rozwoju broni rakietowej i jej proliferacji, czyli rozpowszechniania. Słuchajcie, no to jest... Przeszedłem już do negatywów od razu. To jest, słuchajcie, też dosyć śmieszna sprawa, bo to jest dyskusja... Tak jakby dyskutowali ze sobą klasowe osiłki i stwierdzili, że nikt inny nie może trenować boksu, tylko oni. Bo jeżeli ten chudy Wiesiek zacznie trenować boks, to im może wpierdolić. No to jest troszeczkę też takie nie w porządku. Natomiast sprawy, bezpieczeństwo na morzu i w powietrzu, to jest bardzo istotna sprawa i tutaj jest jakaś szansa, mi się wydaje. Tutaj przede wszystkim rozmawiano o bezpieczeństwie szlaków żeglugowych, szczególnie naokoło Rogu Afrykańskiego, tam gdzie cały czas piraci ostro działają, somalijscy. Oraz chodzi tutaj o bezpieczeństwo powietrzne. Być może również pomyślano tutaj w związku z tym, co się wydarzyło nad Ukrainą w czasie wojny, kiedy został zestrzelony samolot holenderskich linii lotniczych KLM. Może tutaj jakoś w ten sposób też będą te państwa dbały bardziej o to, żeby takie zagrożenia nie miały miejsca. No i oczywiście również chodzi o to, żeby terroryści wszelkiej maści, czy z krajów tych, które uczestniczyły w konferencji, czy z krajów, które nie uczestniczyły, nie porywali samolotów, choć ostatnimi czasy jakoś często się to nie zdarza. Cyberbezpieczeństwo. Na pewno zauważono to, że w organizacje terrorystyczne bardzo mocno weszły w ten temat. Bardzo mocno ruszyły ofensywą w internecie i robią to bardzo sprawnie. Trzeba takie rzeczy kontrolować, jednakowoż myśląc o tym, w jaki sposób o cyberbezpieczeństwie myślą rządy Stanów Zjednoczonych czy innych krajów, czy krajów na przykład Unii Europejskiej, zaczynam się obawiać, czy nie łączy się to z... jestem pewien, że łączy się to z totalną inwigilacją i końcem wolności słowa. Bezpieczeństwo energetyczne, no oczywiście bardzo ważki temat, jeżeli chodzi, szczególnie jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Syrii. Tam jednak każda... brak stabilizacji w regionie powoduje wzrost cen ropy, o tym wszyscy wiemy. I bezpieczeństwo energetyczne krajów, w których jakby dobrobyt i spokój w tych krajach zależy od cen ropy naftowej, może być zagrożone na przykład, prawda? Stąd cała ta konferencja de facto, oczywiście chodzi o Iran. Sprawy humanitarne i uchodźcy. Bardzo jestem ciekaw, nie dostałem jakiegoś takiego jasnego, nie znalazłem jakiegoś takiego jasnego komentarza, jak doszły do porozumienia Stany Zjednoczone z Unią Europejską, gdyż było, znawcy tematu twierdzili, że tutaj doszło do porozumienia, jeżeli chodzi o sprawy humanitarne i uchodźców. No, wiemy wszyscy, że zarówno my inaczej widzimy podejście do uchodźców, jak inne kraje Unii Europejskiej, szczególnie kraje zachodnie. Widzimy, że Stany Zjednoczone mają zupełnie też inne podejście do uchodźców, którzy zagrażają im napływając od strony Meksyku z południa. No ciekawe, jak się tutaj mają zamiar dogadać. I kolejny, ostatni punkt, bezprawne zatrzymania i prawa człowieka. Jeżeli szef MSZ-u Jemenu mówi o takich rzeczach, czy Arabii Saudyjskiej przedstawiciel, no to czy Izraela. Bezprawne zatrzymania i prawa człowieka, a szczególnie przedstawiciele Izraela, no to jest takie troszeczkę, słuchajcie, to tak jakby Arsène Lupin rozmawiał o tym, jak zorganizować sprawę tak, żeby pieniądze ludzi w bankach były bezpieczne. Arsène Lupin. Niektórzy w ten sposób mówią. Generalnie to są rzeczy, które, ja to na początku powiedziałem, może pozytywne. To nie były rzeczy pozytywne, to były takie rzeczy, które oficjalnie na tym szczycie ustalono.
Co generalnie było nie tak z tym szczytem? No przede wszystkim brak Iranu i przede wszystkim teksty o tym. Mike Pompeo mówił, że żaden kraj, nikt w ogóle się nie wypowiedział w obronie Iranu. To świadczy o tym, że mamy rację. Takie były, tak, ta dalsza część wypowiedzi to już jakby można było wywnioskować z tej pierwszej części. No i to mi się nie podoba, ponieważ właściwie Polska i Unia Europejska sprzeciwiły się tylko temu, żeby zrywać jednostronnie porozumienia te dotyczące rozwoju i tam proliferacji broni atomowej, broni nuklearnej, które Stany Zjednoczone zerwały, prawda, z Iranem. I to było wszystko. Teksty o tym, że trzeba się skonfrontować z Iranem, że Iran jest państwem terrorystycznym. No słuchajcie, no to jest bardzo nie w porządku. Ja uważam, że Iran jest jednym z bardziej przewidywalnych państw w tamtym regionie świata. Iran jest jednym z bardziej normalnych państw w tamtym rejonie świata. Na pewno normalniejszy niż Pakistan, Arabia Saudyjska, niż, nie mówię o Syrii i tak dalej. Tylko problem polega na tym, no Iran nie jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jest Arabia Saudyjska, która jest zaciekłym wrogiem Iranu. I dlatego jest wojna w Syrii, że te dwa kraje walczą. Arabia Saudyjska i Iran walczą ze sobą właśnie w Syrii. Rękami swoich ludzi, rękami opłacanych przez siebie ludzi, podburzając przeciwko sobie różne kraje regionu i wykorzystując do tego celu swoich sojuszników. Tutaj no, odwieczny konflikt wschodu z zachodem, prawda? Rosja wspiera Iran. Stany Zjednoczone wspierają Arabię Saudyjską. No, to jest sztuczne wszystko. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale wszyscy mówią okrągłe rzeczy po to, żeby gawieć na świecie myślała, uwierzyła w to, że Iran to jest kolejne imperium zła. Tak nie jest. To jest, jeżeli dojdzie do jakiegoś ataku na Iran czy czegoś takiego, będę temu skrajnie przeciwny. To jest jeden z najnormalniejszych krajów w tamtym regionie. A teraz przejdziemy do tematu, który najbardziej wybił się w Polsce, czyli przesławny antypolonizm Izraelczyków. Dlaczego tak jest? I dlaczego wokół tego wypowiedzi izraelskich polityków Benjamina Netanyahu oraz pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych pana Izraela Katza, dlaczego wokół tych ich wypowiedzi mówiących jasno o tym, że Polacy byli współsprawcami Holokaustu i generalnie strasznymi ludźmi byliśmy i gdyby nie my, to Niemcy generalnie by nie zrobili Holokaustu, bo przecież Polacy, to oni to zorganizowali praktycznie wszystko. Oczywiście tu koloryzuję już. Skąd te antypolskie wypowiedzi polityków izraelskich? I czy dlaczego jest taka sraka u nas? Słuchajcie, no ja nie rozumiem, dlaczego jest taka sraka. Też mnie denerwuje to, jeżeli wypowiadają się w ten sposób politycy izraelscy, tym bardziej, że denerwuje mnie to, że ja wiem, że oni robią to w sposób po prostu cyniczny, świadomie. Oni zapewne posiadają wiedzę historyczną, nieco większą niż wskazywałoby na to jego wypowiedzi, ale takie teksty, którymi rzucają, są po prostu im potrzebne. Tak samo jak ta pani Andrea Mitchell, ta dziennikarka, zdaje się, CBS-u, zresztą też narodowości żydowskiej, żona żydowskiego multimilionera i bardzo generalnie wpływowego człowieka Alana Greenspana, która powiedziała, że powstanie w getcie wybuchło przeciwko niemieckiemu, nazistowskiemu reżimowi i polskiemu reżimowi. No, słuchajcie, przecież no, mam wrażenie, że ona jednak parę książek przeczytała, ale taka jest narracja środowisk żydowskich od lat. I nie rozumiem, skąd takie nagle u nas zdziwienie. Po prostu wcześniejsze wszystkie rządy olewały to i nie dyskutowały, kładły uszy po sobie, a nic z tym po prostu nie robiły. Taka narracja istnieje od czasów II wojny światowej.
Taka narracja ma również, ona jest oparta na jakichś podstawach. No słuchajcie, umówmy się, przed wojną, po śmierci Józefa Piłsudskiego w Polsce, można powiedzieć, panował państwowy antysemityzm. W czasie II wojny światowej Polacy jako państwo podziemne, jako państwo, Polska jako państwo nie uczestniczyła w Holokauście, ale no, zdarzali się ludzie, którzy w tym uczestniczyli. Polacy wreszcie byli negatywnie doświadczeni poprzez swoje przeżycia z Żydami, często w czasie wejścia Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku. Potem, zaraz po wojnie, jak weszli komisarze wraz z Armią Czerwoną i z NKWD, okazało się, że duża część ich to są właśnie Żydzi. No i w Polakach te nastroje antysemickie w ten sposób były podsycane. I nie oszukujmy się, antysemityzm w Polsce istnieje. Istnieje antysemityzm, oczywiście niewidziany, ja nie widzę go w ten sposób, żeby zaraz ktoś palił synagogi, czy nie lubił Żydów, czy znaczy nie lubił, czy nie bił Żydów, nie robił pogromów. Tak było chwilę, zaraz po wojnie, tak było w 1968 roku, ale cały czas ten gdzieś za pazuchą ten antysemityzm jest. Słuchajcie, ja się wielokrotnie spotykam z tym, jak rozmawiam z dalszymi, bliższymi znajomymi, że mówią, aż ci Żydzi, ach ci Żydzi. Że Żydzi to to, Żydzi to tamto. Ja zawsze wtedy zadaję jedno pytanie. Jesteś sobie dać rękę uciąć, że nie jesteś Żydem? W jakimś tam procencie? Tak, oczywiście, wszyscy mówią. No ja sobie tak myślę, aha. Nasza historia jest historią zazębiającą się. W ten sposób. Tak jak depresja zazębia się z alkoholizmem, tak Żyd zazębia się z Polakiem. Nie żyliśmy ze sobą w zgodzie, żyliśmy obok siebie. Przez setki lat. Wzajemna niechęć jest. Jest wśród nas i jest wśród nich. I jeżeli oni mówią o nas brzydkie rzeczy, my mówimy o nich brzydkie rzeczy i odwrotnie. Oczywiście nadreprezentacja Żydów we wszystkich, można powiedzieć, głównych ośrodkach władzy światowej jest znaczna. Nie można czegoś takiego powiedzieć o Polakach na przykład, prawda? I to jest głównym powodem antysemityzmu, takiego źle pojmowanego, źle... Znaczy to jest zły powód antysemityzmu, ale to jest główny powód. Ja na przykład nie jestem antysemitą. Nie mogę o sobie tego powiedzieć, nie jestem antysemitą, gdyż nie mam nic do osób narodowości żydowskiej. Nie chodzi tutaj o narodowość. Chodzi tutaj o działania, w szczególności działania państwa Izrael, które mi się bardzo czasami nie podobają jako Polakowi, aczkolwiek ja bardzo bym chciał, żeby moi rządzący w Polską działali tak, jak działają przykładowo politycy izraelscy. Chciałbym, żeby byli cyniczni, zakłamani, żeby wbijali we wszystko, żeby byli bezczelnymi chamami, tak jak są politycy izraelscy. I to jest różnica pomiędzy antysemityzmem a antysyjonizmem. Nie wiem, czy można to w ten sposób powiedzieć. Ja rozumiem, że Żydzi nie mają innego wyjścia. Oni bez tak prowadzonego, takiego podejścia po prostu dawno już by nie istnieli. Czy mają prawo o Polakach tak mówić? No, z naszego punktu widzenia i z mojego punktu widzenia oczywiście takiego prawa nie mają, ale to jest tylko takie powiedzenie, nie mają prawa. Mają prawo, bo kto im zabroni? Tak samo my możemy mówić o tym, co robili u nas na przykład po wojnie, w okresie stalinowskim. I możemy srać na to, że ktoś się oburza. Gorzej, że u nas oburzają się o takie teksty na przykład dziennikarze Gazety Wyborczej. I mówią, że to jest antysemityzm. Jeżeli ktoś powie, że Żydzi byli, nadreprezentacja Żydów była w UB po wojnie. Dlaczego Benjamin Netanyahu i Israel Katz takie rzeczy mówili? Oczywiście no, pojawia się tutaj narracja związana z wyborami, które niebawem w Izraelu, ale trzeba również pamiętać o tym, że cała ta burza, główna burza wokół tych wypowiedzi i szczególnie Izraela Katza spowodowała rozpierducha również w Izraelu. Tam bardzo wiele
wielu znanych Żydów, wielu organizacji żydowskich, wielu przedstawicieli polityki żydowskiej, dziennikarstwa i tak dalej, było oburzonych na to, że Izrael Katz takimi tekstami torpeduje starania Benjamina Netanyahu o to, żeby jakoś z Polską się dogadywać, albo żeby ta konferencja przynosiła jakieś skutki i że ta konferencja została przyćmiona przez to. Co więcej, Światowy Kongres Żydów również się negatywnie odniósł do tych wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela. Kwestia jest taka, kto przecież on sam z siebie tego nie powiedział. To musiało być wykonane jakieś zadanie i podejrzewam, że te teksty, o antypolskie teksty, były na potrzeby, po prostu wewnętrzne potrzeby Izraela, na potrzeby wewnętrzne kampanii wyborczej. I wszyscy, a poza tym wszyscy ci, którzy sądzą, że po wyborach, jeżeli na przykład Benjamin Netanyahu by przegrał, że coś by się zmieniło, no to będzie bardzo rozczarowany, no bo przykładowo, jeżeli przeciwnicy Benjamina Netanyahu dojdą do władzy, oni będą mówić dokładnie tak samo, jeżeli w ten sposób będą mogli coś zyskać. Mi się wydaje, to jest już moje zupełnie prywatne zdanie, że Izraelowi może zależeć też na tym, żeby nas troszeczkę pokłócić ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że Izrael obawia się, że Stany Zjednoczone będą mogły swoje zainteresowanie strategiczne przenieść tutaj w ten rejon Europy, bardziej na Polskę. No, oczywiście oni nie przeniosą zupełnie tego zainteresowania, ale będą Izraelowi zależy na tym, żeby oni byli najważniejszym sojusznikiem ever dla Stanów Zjednoczonych. I nie bardzo im się uśmiecha to, żeby Amerykanie gdzieś rozdwajali swoje zainteresowanie. I być może stąd są te wszystkie teksty, stąd są te ciosy poniżej pasa ze strony lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych. Stąd wreszcie ta kampania Izraela, antypolska kampania i proamerykańska w ostatnim czasie. Ja bym się tym bardzo nie przejmował. Dobra, według mnie była reakcja premiera, że odwołał swój wyjazd do Izraela. Oczywiście reszta polityków Unii Grupy Wyszehradzkiej pojechała. No, oni robią swoją politykę, oni wbijają to. Oni wbijają to, że byli sojusznikami na przykład Hitlera, jak Węgrzy czy Słowacy w czasie II wojny światowej. Oni srają na to, tak jak Izraelczycy też na to srają, bo te kraje są mniej ważne niż Polska. I tyle. A jeszcze wracając do Izraela, bardzo, żeby wszyscy nawiedzeni filosemici mnie dobrze zrozumieli. Jak powiedziałem o tym, że wkurza mnie działanie państwa Izrael, wkurza mnie dlatego, że źle wpływa na Polskę. Ale powiedziałem również coś takiego, że bardzo bym chciał, żeby nasi politycy byli tak zdolni do takich rzeczy, do jakich rzeczy są zdolni politycy izraelscy. Politycy i nie tylko. I w związku z tym pomyślałem sobie, że w najbliższym czasie, może nawet jeszcze dzisiaj albo jutro, nagram filmik z takiego cyklu, mam nadzieję, że taki nowy cykl powstanie, jak robią to Izraelczycy. W sensie robią to, myślę, jak robią politykę Izraelczycy z wykorzystaniem brutalnej siły. Wiele rzeczy, mam nadzieję, będzie dla Was nowych i wiele rzeczy zaskakujących i zobaczycie, na czym polega różnica pomiędzy politykami polskimi a izraelskimi. I zrozumiecie, dlaczego mówię, że podziwiam Izraelczyków, mimo że mnie wkurzają, ale podziwiam ich. Na razie do zobaczenia. Czekam na komentarze pod tym filmem. Wszystkie komentarze, które będą przegięte, tak jak zawsze, będę usuwał. Przegięte, czyli nie piszemy nic o rzeczach, które mogłyby spowodować ciężkie oskarżenia o nawoływanie do nienawiści na przykład. Dziękuję Wam, do zobaczenia, cześć.